Siema ze strony Towej, za 308 lecimy z Intrem i z odcinkiem już. No, i już lecimy dalej z tym tematem. Proszę przyzwyczaić się do intra tego. Za dużo się rozgrywa w 307 odcinku. Well, no po prostu no. 21:12. Nice. Po prostu zaczynam odczuwać to, że nagrywam późno strasznie odcinki. Późno. Trochę rzeczkę za bardzo przesunął. Okay. Tak i tak. O, mogę, już lepiej. No cóż, trochę pogadaliśmy w tych odcinkach wszystkich. Fajnie, spoko. Mogło być. Nie narzekam, tak jakby skrupulatnie, czy po prostu nie narzekam na to, że trochę rzeczkę się wygadałem mocno. Nie powiem, że nie. Takiego wygadania się nie wygadałem na tym odcinku. Dalej jestem przed jakby Eriksem. No, mam te kilka jeszcze godzin. Dostanę dwa razy. No. Trochę jeszcze jestem przed i planuję jeszcze nagrywać odcinki, jak będę mógł naplanować. Planuję ciągle nagrywanie. Próbuję do tego wrócić, takiego daily mojego nagrywania, co nagrywałem potem na te zapasy i montowałem. Próbuję do tego wrócić, bo tego dawno nie było, to jakby nie istniało. Teraz zmartwychwstaje moje nagrywanie, czyli po prostu nagrywanie, po prostu takie nagrywanie na chillu, po prostu no dopiero powróciłem, tak jakby po nagrywam, bo mam chęć po prostu szczerze, ale nie miał się, to nie mógłbym nagrywać. To jest takie pewne, że jak nie miał się, no to ups, po prostu wysiadam. To pewnie by było, tak, nie powiem, że nie, bo mam się po prostu teraz, jakby w momencie, kiedy nagrywam to, no to mam. Jakbym nie miał się, no to ten odcinek jakby nie powstał pewnie. Nie byłoby następnego, bo nie miałem takich sił, że po prostu mogę nagrywać sobie, gadać z wami i takie tam te wszystkie pierdolate rzeczy, no to fajnie, że mogę nagrywać. Czas mnie tylko ogranicza, ale to jest czas każdego będzie ograniczał, jako stronę, jak ktoś by nagrywał nawet. Jak mogę mojemu moderatorowi, chyba byłem, nie byłem, on dalej chyba ma tam, ale ja nie streamuję, więc no to jest takie bebe, bo jakbym streamował, to pewnie może na Twitchu, nie wiem, to streamu ciężko było mnie by przerzucić, bo nie mam takiego swobodnego czasu, takiego mam, bo nagrywam dla was, ale takich nie mam takich wewnętrznej chęci, żeby to robić, po prostu jest taka niska chęć na to robienie. Nie mam już drewna, zaraz dostanę damage raz, nie wiem co tam. Nie ma takiej tej chęci powolnej, po prostu takiego, żeby nagrać. Nie mam takiej chęci. Wątpię, że będę miał taką chęć, bo jest ją trudno ze mnie wydobyć taką chęć. Powiedzmy, siadam i streamuję, powiedzmy, mam tutaj czat i to wszystko. Ciężko jest. Gdzie jutro będzie to wszystko wynoszone do tamtej półki i mam nadzieję, że ją przestawię sobie. Czyli tutaj to przesunę na pewno. To wszystko będzie dalej i będzie jakby po prostu będzie więcej kurna miejsca, really. Bo mi podoba się, że będę miał takiego trochę wolnego miejsca, gdzie będę mógł kontener pod biurko mieć, niż tam. Po prostu za drzwiami. No, za drzwiami jak oczyłem, to jest w sumie. Żeby było po prostu tutaj, to będzie pod biurkiem, a tutaj pewnie się by łapało, to byłaby kratka pewnie, chomika. To byłoby na stówę. Jakby się to udało. Udało. Jeżeli ten plan mój, który styknie i uda się, jakby to, że w tamtym miejscu była tutaj jedna szafa, szafa z półkami czy w tym stylu, to będzie zarąbiście, bo będę miał jakby w jednym miejscu, to będzie, tam są jakieś rzeczy tam do ubierania się i tak dalej, w
tutaj, tutaj, ale to by mi nie przeszkadzało, jakby miałbym więcej miejsca. Miejsca. Miałbym większe biurko. Wtedy to by było. Jakby. Będę tak samo jakby, ale będę miał tutaj. Będę mógł mieć je postawione na stopkach. Nie będzie mi to ograniczało po prostu, bo będę mógł tak zrobić. Albo. Szczerze? Tu będzie większe biurko. Trochę. I wtedy czy nie? To chyba by było dobre. I nie wiem, czy to nie będzie ten pomysł też do wykonania, bo jeżeli biurko bym przedstawił, że obok by było, czyli tutaj, gdzie tutaj to wszystko jest, ta, te moje rzeczy, te książki, to wszystko jakby dało tutaj, bo te biurko, no, jest ten plan, bo tu by było większe, 145, powiedzmy 3 cm, 4, bo że jest kratka łać, po prostu, czyli chomika mojego, I guess. Jak o tym mówię, no to w takich 90% mogło być to wykonane, że stawię swoje stanowisko nagrywające. O, tutaj bym po prostu odrabiał te lekcje wszystko, bo tutaj jest 130 była, a tutaj by 140 była, licząc jak nie 145. No to nie wiem, jeżeli uda się ten projekt, który mam nadzieję, że będzie tak działał, no to po prostu cud malina, bo będę miał więcej stanowiska, powiedzmy, takiego nagrywającego dla mnie, po prostu, że sprzęt do nagrywania to wszystko takie, że będzie to w jednym miejscu na większym biurku, a tutaj 130, gdzie na lusie, pewnie wystarczy z moimi książkami, to wszystkim, no to takie jest to do pomyślenia i nie powiem, że nie, chyba będę o tym myślał, bo jak tak by zadziałało, to no mogło to by być jakby w drugą stronę OP trochę, że udało się coś takiego zrobić. Tylko zamówienie biurka 800 trzeba mieć wolnych. Jeżeli dalej by to udało się, no to 800 za biurko. Prawie nie nabrałem tlenu. Ja to dostanę jeden raz. Powiem tak, jeśli tak mówię, jest to w jakąś stronę wygodne. To jest do przemyślenia. Ta sprawa jest do przemyślenia typowo, bo gdy działa coś takiego, to mogę tak naprawdę mieć większe biurko postawione na uchwycie monitory. Nie będą, powiedzmy, podwieszone. Bo w sumie będą, nie, one będą pewnie podwieszone, to jest jakby. Pewnie będą, tylko będą na każdym swobodnym ramieniu, gdzie jakby to wygodniejsze. Po prostu pewnie. A wygodniejsze to na pewno w jakąś stronę będzie, ale większe biurko, więcej mamy jakby miejsca, gdzie to tak czy owak będą podwieszone, ale tutaj będzie swobodne miejsce tego. Przed damage'em delfin uratował prawo, on nie mówię o tym, ale mogę powiedzieć, bo jak tak się uda, no to po prostu wyszedł u mnie jakby projekt wymyślony tak niedawno, wyszedł na plus, gdzie się uda, jak tak, no to super, po prostu będzie mnie to uśmiechało, bo będę miał jakby większe biurko do nagrywania, więcej tego miejsca, really. A to jest za 130 czy ta 121. Tak tu, znaczy tak będzie 140, ale to jest zakrzywione, czyli z tym łączy się, no to 140 na luzie, ale 133 czy tam 5 będzie. Zależy, jak wyjdzie wymiar wyjdzie wymiar, powiedzmy tak. Wymiar C to jest, nie wymiar C, tylko wymiar B. Jeśli się uda ten wymiar B, to zobaczymy. Tylko jakby jest w jakąś stronę to takie do sprawdzenia, czy to siadnie jak powinno. Jak siadnie, no to ja to będę brał, bo będzie jakby opłacalne, bo
będzie to działało jak powinno. Jak powinno działać, a będę miał jeszcze plusowe te efekty po prostu. Ale takie efekty to będziemy trzeba poczekać chwilę, ale jutro zobaczę. Jutro po prostu zobaczę. Jeżeli cud malina udało się, no to jak dla mnie to jest większy plus, bo będę miał większe biurko stosunkowo do tego, co teraz mam, no to to będzie jakby potwór dla mnie ten biurko, bo duże strasznie. Powiedzmy, będę fotelem inaczej siedział, na pewno. Będzie tam plakaty, to wszystko to widziane. A po drugie, jak pamiętam, szczerze, po drugie będzie jakby wygodne. Zacząłem się pytać. Będzie po prostu wygodne. Będzie jakby inne odzwierciedlenie, czyli jak tak bym siedział, to tu będzie widać drzwi, ale powiedzmy jest do przemyślenia, really. Jakby te przemyślenia, ta koncepcja jest jak dla mnie do wykonania, bo większe biurko, really, większe biurko jak dla mnie, no really, tu większe to będzie bardzo strasznie, a jeszcze będę mógł zapulsować, bo jakby będę mógł się fotem troszkę odjechać, odwrócić się i tak naprawdę tutaj mam wszystkie lekcje, to wszystko. To jest właśnie plus idzie tego. Ale mówię o tym, to trzeba zrealizować na początek. Te plany trzeba jakby zrealizować, wszystko jakby to rozciągnąć, wszystko jakby... Jak się to uda, no to... Będzie dla mnie duży projekt, bo udało się po prostu to i będzie większe. Po prostu wymiarowo większe biurko, jak dla mnie, jakby więcej miał o 140, tutaj bez niektórych mam po prostu 70 w miarę, ale 140 jak dla mnie na ten pokoik, no to o 20 cm chyba większe tego biurka, nie wiem. Więcej, szczerze? Jak ten plan wypali, no to hura hupi, bo zaplusowałem sobie większe biurko, po prostu. Mam jakby plus tego, że miał jakby sporadycznie większe biurko. Sporadycznie, no. Te 20 cm same jakby się... 20, nawet jak to będzie, nie wiem, o 18, bo powiedzmy klatka troszeczkę będzie większa, no to nie będzie przeszkadzało, bo będę miał ono podwieszone, nic nie będzie mi przeszkadzało, powiedzmy nie muszę odsuwać klawiatury nic, bo nie będzie to przeszkadzało, bo będę miał jakby drugą stronę biurka do nauki i to jest trochę opłacalniejsze, bo tutaj mam biurko do grania i nauki od razu, więc no nie mam jak klawiaturę na wschowacie, więc to jest właśnie plus tego, co by było. To jest na pewno wielki plus jak dla mnie. Tylko jest pieniężnie, no to zobaczy się, jak to będzie kosztować jego biurka. Jak to by wynikło z kosztu biurka tego. Jeżeli jakby sumą te biurko, to było kupowane, rodzice kupowałem to 580 zł chyba. To jest... Nie wiem czy znane, ale tyle kosztuje. A to może z 800 zł kosztować, nie wiem. Napiszę do jednej takiej firmy? Wej! You are... Wait, what? Tam się jedno z respiratorów... Tych zabiję, mam ich dosyć. Really. Tego mam dosyć. Trzeba to sprzedać, to samo pewnie. Jedźmy pan tu. Jak mi nie jesteś potrzebny, lamo. Już drugiego tutaj resp tego pana wędrownego to ja nie potrzebuję. Jeszcze nie. Jeszcze jedno uda mi się i dostanę damage raz, uff, raz tylko, nie wiem, jeżeli ten plan, który mówię,
będzie spoko. Będzie jakby się wykona jaki ten sposób, czyli uda się takie rzeczy zrobić, pozostawiać te wszystkie rzeczy i tak to porobić, no to jak dla mnie to będzie bardzo fajny plan, bo jakby większe biurko, oddzielne biurko jakby do lekcji odrabiania powiedzmy, a oddzielny do grania. To jest jakby mocno oddzielne. Jakby nie muszę się wtedy strachać, że nie ma miejsca czy coś w tym stylu. Powiedzmy, będę miał słuchawki, to wszystko. Z przewodu oczywiście wtedy. To tylko będę odkręcał się i coś zapisywał, jeśli będę coś to dyktował nauczyciel. Albo odwracał po prostu wzrokiem, no to... Jest to mocno odpłacalne, really, bo... Jest to jakby to wykonanie, dostanę chwilę damage, bo chcę te... Dwa bl... Masa damage dostanę. Mówię o tym teraz szczerze, jak to by było. To trzeba to przemyśleć, really. Jakby... To będzie dla mnie jakby mocne stonks, gdzie miał większe po prostu dotychczasowe biurko, będę miał po prostu nawet nie raz czy dwa razy większe, no to centymetry będą ważne i najważniejsze będzie to, że większe, że po prostu jak mam większą przestrzeń roboczą, gdzie mogę sobie powiedzmy czy połowa biurko powiedzmy, nie wiem, ta większa, mniejsza przeznaczona tylko gaming, to wszystko, że tam je, te lekcje. A tutaj mógł po prostu odrabiać. Jest spoko. I nie wiem, czy wtedy nie zmieściłbym się normalnie Xbox. HDMI musiałbym kupić większe. Wtedy mógłbym tutaj stać Xbox. Ja bym to tam po prostu padam, odpadam, to później włączam. To co mówię? Jak dla mnie, no to będzie mocne stonks, bo to będzie jedno biurko narożne, ale mi nie ma możliwości ta. Możliwość to będzie, no, mocno jak dla mnie, no to mocno będzie wyprzedzało to wszystko. Nie powiem, że nie, bo mogę podzielić strefę nauki, strefę moją jakby taką gamerską, taką dla gracza i to wszystko. Jest to mocno do pomyślenia. Jeżeli ten plan jutro wypali, że zmieści się wszystko, to tylko pomyślenie o biurku i to będzie jakby kluczowe w tym momencie. Jak na to myślę, no to jak dla mnie to będzie bardzo mocne jakby rozwinięcie tego, że no mogę to robić po prostu, czyli większa przestrzeń po prostu, no w sumie mogę tak minimalnie dać, większa przestrzeń robocza jak dla mnie. I co mógłbym powiedzieć? Nic. Większa przestrzeń. Nie wiem. Większa przestrzeń to na pewno by była, ale... No kurna. Jakby... Oddzielenie od grania, powiedzmy, i nauki. Powiedzmy, lekcje online. Gdzie to takiego strefy, gdzie odrabiam tylko tam lekcje. To jest jakby... Jak dla mnie to będzie mocne przeskoczenie, bo nie będę siedział tam przy jednym biurku, ale przy, jakby przy dwóch, tylko jednym dużym. No to jak dla mnie to będzie jakby mocno rozwijające, bo mam tą większą swobodność do robienia. Powiedzmy tutaj będzie coś innego stało, powiedzmy te lekcje, wszystko źle postawiłem ten, brawo ja, dostałem raz damage. Nie wiem, jak dla mnie to jest, bardzo, jak to wyszło, no to dla mnie to jest bardzo jakby udzielające to wszystko, takie pierdolowate rzeczy, a tym, że będę mógł powiedzmy oddzielić taką rzeczywistość gry lub takiej lekcji, to gdzie muszę odrabiać się, gdzie powiedzmy jak tutaj biurko jest tutaj, w tym takim mam kącie, no to to jest biurko. I to jest całe. Mam 120. No to jest 120, tam... Nie wiem, 120 czy ile.
No. Jak to mówię, no to dla mnie to będzie mocno. Mocno kierujące, że uda się. A my co? No, wybił 20 minuta odcinka i co? Widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.